Witam mojego gościa na trzecim forum rolników agrobiznesu. Jest nim pan dr Jerzy Kozyra z Instytutu Uprawy i Nawożenia Gleby w Puławach. Panie doktorze, zmiany klimatyczne są już faktem i dotykają wszystkie gatunki roślin uprawnych. Wiadomo, że tutaj dwa czynniki. Temperatura i brak opadów najbardziej wpływają na rolnictwo. Jak pana zdaniem, jak bardzo rzutują te czynniki na uprawę roślin? No, zmienia się całe podejście do uprawy. Cieplejsze lata, więcej dni upalnych, dłuższe okresy bezopadowe, cieplejsze zimy. To powoduje, że rolnik musi wiele zmienić w swoim gospodarstwie. Jeśli chodzi o termin i też i o jakość wykonywanych zabiegów. Wszystko musi robić szybciej, sprawniej, podejmować decyzje adekwatne do przebiegu pogody. Wiadomo, że właśnie tym jednym z czynników bardziej drastycznych są braki opadów, szczególnie to, co dotknęło nas minionego sezonu. Jakie rolnicy powinni przedsięwziąć kroki, żeby ograniczyć skutki suszy na polach? Bardzo trudno zaradzić suszy, ponieważ jest to zjawisko ekstremalne. Pierwsza rzecz, to się często mówi, że należy ubezpieczyć uprawy, ale nikt nie chce tych upraw ubezpieczać, albo ubezpieczenia są bardzo drogie. Czyli pozostaje dbanie właśnie o pole, dbanie o glebę, dbanie o roślinę w czasie wegetacji, dostarczenie odpowiedniej jakości nawozów i dobra ochrona. Z wieloma rzeczami nie da się wygrać na polu. Trzeba dbać o to, żeby zapewnić dobrą jakość gleby. Takie podstawowe rzeczy, zmianowanie, to się powtarza cały czas, mówimy, dobre zmianowanie, dobre nawożenie, nie zapominanie o nawozach organicznych. Uprawy, z których da się zarobić, ale też uprawy, które nie będą zubażać gleby. Myślę, że też rolnicy powinni zwrócić uwagę na specyficzny dobór odmian, które niektóre w grupach hodowlanych wyróżniają się wyższą odpornością na suszę. To myślę, że jest też ważnym czynnikiem dla rolników. No to podstawowa zasada, dobór odmiany, odpowiedni siew, odpowiednia jakość siewu, a także i materiału siewnego. To jest podstawa i to się nie zmienia. Zmiany klimatyczne powodują też to, że nasze zimy są trochę bardziej zróżnicowane, bezśnieżne, co powoduje, że zimotrwałość roślin może być niezadowalająca. Czy można udzielić rolnikom jakąś receptę, jakby tutaj mogli poprawić ten czynnik sobie na polu? No, sprawdzać zimotrwałość, nie eksperymentować z nowymi odmianami, których mówią, że są bardziej plonne, a ukierunkować się na odmiany bardziej odporne. Też tutaj nie da się wygrać z mrozem, jeśli mamy bardzo ciepły styczeń i po takim styczniu, gdzie wegetacja rusza, przychodzi nam temperatura minus 20. Też nie da się z tym wygrać. To też będą straty i trzeba to wliczyć, w większym stopniu wliczyć przesiewy na wiosnę, ponieważ tak będzie. Takie są perspektywy, że będą się po zimę. Też na pewno jakimś czynnikiem czy elementem takim zróżnicowane jest to, że brakuje ostatnio tej wyraźnej okrywy śnieżnej dla roślin, która bardzo mocno może, powiedzmy, albo zadziałać korzystnie dla roślin, albo powiedzmy ujemnie. Nie? Na pewno warto też na to zwrócić uwagę. No, przede wszystkim pokrywa śnieżna chroni jak pierzyna rośliny przed oddziaływaniem niskich temperatur. Jeśli pokrywa śnieżna się uformowała, to znaczy, że też rośliny się zahartowały. Gruba pokrywa śnieżna też jest niedobra i długa pokrywa śnieżna też jest niedobra. To był duży czynnik ograniczający produktywność rolnictwa w ogóle w przeszłości. Obecnie te warunki ciepłych zim korzystnie wpływają na to, że rośliny mniej tracą energii w czasie zimy, ale są te zagrożenia. Jeśli przyjdzie zimne powietrze, czy to z północy, czy ze wschodu, po prostu te rośliny, które są mniej zahartowane, szybciej zabije. Panie doktorze, w czasie swojego wykładu nawiązuje pan też do stref agroklimatycznych, że się w Polsce zmieniają. Czy to też oznacza, że rolnicy muszą w przyszłości przygotować się na uprawę nowych gatunków roślin? Ewentualnie jakie by pan widział, że to są gatunki? W klimacie bardzo trudno postawić granice, czy w jednym powiecie jest lepiej, czy w drugim lepiej, ale my od wielu lat w Instytucie opracowaliśmy tak zwaną bionizację agroklimatyczną i przyjęło się, że najlepszy klimat był w okolicach Wrocławia, a najgorszy klimat był w okolicach Suwałk. Nie? To się przesuwa. Obecnie te temperatury w okolicach Suwałk są takie, jak były 20 lat temu w okolicach Poznania czy Wrocławia.
i to się zmieniło. Ale bardzo trudno postawić granicę. Mówimy tutaj o zupełnie nowym możliwościach doboru roślin do naszego rolnictwa. No, czy to słonecznik, czy to soja, czy to sorgo, podobnie jak kukurydza zadomowiła się u nas, może się zadomowić podczas następnych lat w Polsce. Trzeba się przygotować z agrotechniką, z wiedzą na te nowe uprawy. Bardzo dziękuję Panie za rozmowę.